poszanowania dla Was, moi drodzy przyjaciele. Dzisiaj dam materiał, jak przygotować się do błysku słonecznego 21 grudnia 2020 roku. Wroty kosmiczne otworzą się całkowicie i wejdą w potężny i niepowstrzymany strumień światła gamma 40 Hz. Nigdy nie zarejestrowany w historii ludzkości. Przypłynie przez niebo planety Ziemia. Ziemia zbliża się do centralnego Słońca galaktyki. Dlatego każdego dnia rezonans Schumana rejestruje szczyty piątego poziomu. Wibracyjny wzrost Ziemi nie jest generowany przez aktywność słoneczną naszego Słońca ani innych ciał planetarnych. Ta energia o wysokiej częstotliwości, której doświadczamy, pochodzi z galaktycznego jądra centralnego Słońca. Powstanie tego światła gamma wkracza teraz w warstwę ciał wszystkich istot na Ziemi, co oznacza, że DNA aktualizuje się bardzo szybko. Przychodzące promienie światła gamma wychodzące z centralnego Słońca galaktycznego rdzenia, pompują DNA Ziemi ludzkich i gwiazdowych w celu aktywacji 12 żarników rasy boskiej nowej galaktyki. To wydarzenie odpowiada kosmicznym cyklom, które się kończą i rozpoczynają 25 920 lat ziemskich. Faktem jest, że poza niebiańskimi wyrównaniami i otwieranymi portalami gwiazd, Słońce musi w każdej chwili wysłać wielki błysk, który pojawia się co 25 920 lat podczas zmiany cyklu. Ten błysk słoneczny jest nieuchronny. Wszystkie znaki i dane wskazują, że to wydarzenie nastąpi w 2020 roku. Nasz Układ Słoneczny obecnie przechodzi przez energetyczne światło. Cząsteczki, które wchodzą, ładują jądra galaktyczne jak gigantyczny kondensator i wkrótce się kurczą. To wydarzenie będzie widoczne dla wszystkich istot na powierzchni Ziemi. Wielki rozbłysk słoneczny będzie masywną, magnetyczną, zapieczętowaną erupcją białego światła gamma 5D, które zostanie wysłane przez jądro galaktyczne i będzie widoczne i obserwowane na Ziemi jako drugie Słońce na niebie. Energia uwolniona przez tą misję z centralnego Słońca będzie miała zasięg, który aktywuje masywne i całkowite wzniesienie planetarnej świadomości. Przygotować się do tego wydarzenia trzeba w następujący sposób. Jedz wyłącznie naturalne pokarmy roślinne i pij dużo czystej wody. Odpoczywaj i śpi więcej niż zwykle, aby zintegrować te wyższe poziomy światła. Pozbądź się wszystkich negatywnych ludzi i rzeczy ze swojego życia. Spędzaj czas sam, ponieważ zmiana i oczyszczenie wymagają, abyś przebywali w samotności własnego wnętrza. Na tym kończy się teraz Twoje uzdrawianie i wewnętrzna trauma, a tym samym oczyszczasz swoją emocjonalną i toksyczną energię uwięzioną w Twoim ciele. Szukaj swojej wiedzy poza systemem Matrix 3D, abyś mógł w pełni zrozumieć Soul Healing, co się dzieje. Idź do natury. Uziemienie, kotwienie, codziennie, medytuj przez co najmniej 1 godzinę dziennie. Weź codzienną kąpiel z solą morską. Zrobi dla Ciebie cuda. Poproś o pomoc tylko w sieciach grup Starseed.
bardziej niż kiedykolwiek, kochaj siebie. Stwórz życie, które pozwoli Ci być sobą, takim, jakim jesteś, i naucz się ignorować inne opinie. Naucz się być suwerennym we wszystkim. Z Wami w tych przygotowaniach i transformacjach Irina.